A ja dojeżdżam właśnie do ronda pod sosnowiecką estakadą, czyli miejsca, gdzie w ostatnim czasie doszło do pewnej zmiany organizacji ruchu. A dokładnie pojawiła się tutaj sygnalizacja świetlna. Co prawda jest to sygnalizacja nie dotycząca całego skrzyżowania i wszystkich uczestników ruchu na tym skrzyżowaniu. Co ciekawe, jak widać, sygnalizacja jeszcze nie załączona. A jest to, moi drodzy, sygnalizacja, która tyczy się tylko i wyłącznie tramwajów. No szkoda, że ona jeszcze nie działa, bo tak naprawdę są to tylko i wyłącznie na sygnalizacji tutaj dwa kolory, a więc czerwony oraz żółty. Czerwony, który powinien się włączać w momencie, kiedy będzie nadjeżdżał tramwaj. Niestety w tej chwili sygnalizacja jest całkowicie wyłączona, tak więc tramwaj, jak widzieliście, który dojeżdża do ronda, musi mi, będącemu w rondzie, pierwszeństwa ustąpić.